Siemane do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie na Palionowie. Domagaliście się w komentarzach Palionowa, więc dzisiaj daję wam Palionowo. Oczywiście dzisiaj sobie zagramy. W dzisiejszym odcinku mam zamiar po prostu wkraść się z powrotem do tego zamku i dowiedzieć się, co tak naprawdę jest ukrywane przez Dextera w jego tym laboratorium, który jest właśnie pod ziemią, pod całym zamkiem Lucyfera. Ale żeby to zrobić, muszę koniecznie wrócić do domu. Właśnie jestem w trakcie podróży do domu. Jakiś zombiak mi tam z tyłu warczy. Właśnie jestem w trakcie podróży do domu po to, żeby właśnie zdobyć jakąś podkę na niewidzialność i inne takie rzeczy, które mogą mi się przydać do tego, żeby właśnie włamać się do tego zamku. I mam nadzieję, że coś tam jest, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy ja jakąkolwiek potę na niewidzialność jeszcze mam, czy w ogóle tam w tym moim stole jest i w ogóle nie wiem, czy mój domek jeszcze stoi. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, czyli prawda, warto. I nie musicie pisać w komentarzach, że mam koszulkę z Wojna Shopu. Tak, mam koszulkę z Wojna Shopu, bo to zrobił furorę na ostatnim odcinku, który nagrywałem z Palionowa, czy tam jakiś odcinku, na którym miałem jego koszulkę. Tak, po prostu mam, polecam. Oczywiście można sobie wpaść do Wojana. Pozdrawiam, Wojan, dobry ziomek. Dobra, widzowie, jedziemy sobie, prawda, tym łódką. Płyniemy sobie właśnie do mojej Hawiry. Jestem, tak jak powiedziałem, w trakcie podróży i już dopływamy do samego końca po to, żeby właśnie ogarnąć, jak tu wygląda sytuacja w tej wiosce w ogóle, czy tu się coś zmieniło, czy nie. Wszystko wygląda w sumie tak, jak było, więc chyba się nic nie zmieniło, ale... No nie mówmy hop, póki nie przeskoczymy, może się okazać, że w moim domu jest wszystko zrujnowane na przykład. Dobra, tu już wiem, że nie przepłyniemy. To jest w ogóle dla mnie największa zagadka, ta łódka. Ja nie wiem, dlaczego ona tu jest. Jej się nie da nigdy przepchnąć, kurczę, to mnie denerwuje najbardziej na świecie. I nie da się tędy przepłynąć. Nie wiem, jest to nienormalne. Nie wiem, dlaczego ta łódka jest taka, no ale dobra, nieważne. Zaraz sobie tutaj wrócimy i tak odpłyniemy. Dobra, wszystko wygląda chyba tak, jak wyglądało. Z wyjątkiem tego, że nie mam itemów żadnych swoich. Ale czekajcie, ja tutaj miałem jakieś itemy. Może coś się tutaj ogarnie. Jakiegoś kurczę nowego, nie no, tu nic nie ma. Ja sobie tutaj szybko kimnę, żeby mieć tutaj, prawda, sobie spawna, bo nie wiem już, gdzie go mam, szczerze mówiąc, bo nie wiem, gdzie ja ostatnie łóżko postawiłem, w którym się przespałem. Więc po prostu tutaj w nim sobie poleżmy chwilę i po prostu lecimy ogarnąć następne rzeczy, żeby szybko wyruszyć w tamtą podróż. Proszę, żeby tam była podka na niewidzialność. Proszę, jakieś są, pytanie, czy na niewidzialność, czy to jest po prostu zwykłe poty włożone. Dobra, tu wszystko wygląda w sumie tak, jak wyglądało. Nic tutaj nie ma. Dobra, jest! Mamy potę na niewidzialność. Wystarczy nam w sumie jedna, tak mi się wydaje. Albo wiecie co, ja zabiorę dwie, bo to tak dla pewności. Wiecie, trzeba być, że tak powiem, przygotowanym na najgorsze. Ja odłożę sobie tutaj wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję, a jest ich sporo dosyć tutaj z tego, co mam. Odłóżmy to, odłóżmy, co by mi się mogło przydać z tego wszystkiego. Łóżko nie. No i nie wiem, węgiel zostaw to, odłóżmy. Dobra, no tak mi się to może przydać. Tu weźmy sobie żarcie, chociaż ja żarcie, szczerze przyznam, wolałbym inne. O, super, mamy żarcie. Chleb, tak żeby mieć po prostu wszystko w jednym miejscu. Jakoś tak, wiecie, jeden slot zajęty tylko. Czy ja będę potrzebował coś innego? Wydaje mi się, że nic tam do tego włamania. O nie, obróciłem sobie to, nic tam do tego włamania więcej nie pod... Co to jest za pota? Kurde, no kto wizji mam tą potę? Ja nawet nie wiedziałem. Dobra, ale w sumie ja i tak... Czy ja potrzebuję zbroję, skoro ja idę tam na niewidzce? No właśnie, nie wiem, ale w sumie zabiorę ją na wszelki wypadek, bo... A kto wie, może akurat będzie trzeba jakąś walkę odbyć. Czy tam się zombiak pali? Czekaj, czy nie tu? Tam gdzieś na zewnątrz się pali. No dobra, niech się... W sumie niech się pali, nie będę tam przecież go powstrzymywał przed takimi... Ej, co jest? Czy tam jest... Czy jakoś, kurde, jest atak zombie przed moim domem? Dobra... Skrócę twoje cierpienia, super, dobra, już mnie będziesz tutaj jęczał. Dobra, czy ja coś potrzebuję innego? Mamy zbroję, co prawda troszkę zniszczoną, ale mamy. I teraz czy ja potrzebuję jakieś kurcze tutaj, nie wiem. O nie, obróciłem sobie to, nie chcę tego obracać, wszystkiego. Nie wiem, co bym jeszcze mógł tam potrzebować na tą walkę. Szczerze mówiąc, no chyba wszystko mam, no. No kurczę, ja w sumie nie idę na żadną walkę, idę tam po prostu się włamać. Mamy dwie poty na niewidzialność, więc to nam powinno wystarczyć, myślę. To będzie w końcu 16 minut, to na pewno nam wystarczy. Mi się wydaje, że jedna nawet pota wystarczy, ale wiecie, lepiej sobie wziąć drugą na wszelki wypadek. No i oczywiście, a nie mam wiadra z mlekiem, ale to i tak, to nieważne, to nie potrzebujemy. Ja się nie mam zamiaru nikomu pokazywać tam, bo już raz mnie tam uwięzili i niespecjalnie chciałbym być uwięziony tam drugi raz. No bo, no nie, ale słuchajcie, to jest wielka chwila w ogóle, bo pierwszy raz płynę na statek. Znaczy na statek, na zamek tego, płynę na statku, w sensie na tej łódce. Płynę do tego zamku Lucyfera i po raz pierwszy nie ma nocy. To oznacza, że dzisiaj będzie dzień pełen sukcesów. Czuję, że dzisiaj w końcu coś odkryjemy. Jest inaczej niż było. Zawsze tam jak chodzę, to się zaczyna noc. Teraz zaczyna się dzień. Więc nie ma co, musi być dobrze. Musi być dobrze, ja mam nadzieję, że coś tam odkryjemy ciekawego. Z tego, co mi wiadomo, to...
tam jest jakby w tym laboratorium jakieś takie tajne przejście, przez które tam, znaczy tajne, bo tak mi się wydaje, że tajne, bo byliśmy tam za ścianą w poprzednim odcinku i widzieliśmy, że gdzieś, znaczy słyszałem, że gdzieś tam są otwierane jakieś drzwi, jakiś mechanizm jest ukryty właśnie przez tego Dextera, więc czuję, że tam trzeba szukać jakichś przycisków, szukać jakichś dźwigni, szukać jakichś ukrytych przejść, bo na pewno tam coś musi być i po prostu to coś sprawi, że odkryjemy coś, no innego, coś, czego jeszcze nie odkryliśmy, a coś, co by się przydało odkryć. Dobra, wiecie co, ja nie wiem za bardzo, z której strony mam wejść do... Zawsze się wystraszy tutaj tej wody. Ale nie wiem za bardzo, z której strony mam wejść do tego zamku, więc ja po prostu chyba wejdę tradycyjnie tym wejściem bocznym tutaj, tak mi się wydaje. Niestety mam jedną łódkę, więc muszę ją ze sobą zabrać. Nie zostawię tutaj żadnej awaryjnej. Oj, to jest kolejny błąd, który popełniłem. Mogłem zabrać, przecież ta łódka była na... Ej, co jest? Wow, prawie mi się łódka zaklinowała w tym. Ale dobra, mamy tą łódkę, weźmy ją... Co ja zrobię tak, że nie potrzebujemy motyki w ogóle. Zróbmy tak, żebyśmy mieli to żarcie jednak pod ręką. A żebyśmy jednak nie musieli tutaj z tych slotów zajmować takich, które są potrzebne, takie, że tak ujmę, sloty robocze. Dobra, wiecie co, ja wypijam chyba tą potę już teraz, tak mi się wydaje, no bo wchodzę w sumie do tego zamku, więc teraz trzeba być już kurde uważnym, ja ściągam te pochodnie też z ręki. Dobra, pijemy tą potę i lecimy w tango. Czy jestem niewidzialny? Jestem niewidzialny, można lecieć. Dobra, uwaga, teraz co my tutaj mamy i co my powinniśmy pozwiedzać? Z tego, co mi wiadomo, to tam się dostawało jakoś... Czekajcie, tu od góry chyba się tam jakoś dostawałem, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam w sumie, z której strony tam się wchodziło. W sensie, chyba z kilku stron się w ogóle dało tam dotrzeć. Więc wydaje mi się, że jak pójdziemy tutaj górą, to by... O. Okej, mamy Dextera tutaj, okej. Czekajcie, widzę, że on szedł tam na dół, więc idziemy za nim. Czy on idzie właśnie do tego laboratorium? Całkiem możliwe, że on idzie do tego laboratorium. W ogóle co jest za tymi drzwiami? Ja tam nigdy nie byłem. Dobra, ale czekajcie, gdzie on idzie? Idzie tam, dobra, tu jest... Czyli tak, to jest tutaj dokładnie to miejsce. Ej, te potwory! On żyje w zgodzie z potworami! Co jest? Tak nie może być! Chłopco gada... Nie, to jest... Czy Lucyfer naprawdę nastawił wszystkie potwory pozytywnie do właśnie wszystkich osób, które są zaprzyjaźnione z Lucyferem? Ej, normalnie Dexter gada ze szkieletem? Kość mu daje! No nie, to się nie dzieje naprawdę, ale ja się boję, że ten szkielet mnie zauważy. Jak on mnie zauważy, to będę miał duży problem. Dobra, on tam chyba otwiera te drzwi i chce przejść dalej. Ten szkielet tu zostanie, aczkolwiek... On go gdzieś wysłał. On go... Albo nie. Nie wiem, czy on go gdzieś wysłał, ale poszedł sobie tam gdzieś dalej, tak mi się wydaje. Dobra, on nie umie przejść przez to przejście, co za to jest? Co za to... Jaki on jest totalnie bez refleksu, ale dobra, pokonajmy... Ło, kurde, tu... Czy ten szkielet zamienił się w pająka? Ej. Czy ten szkielet zamienił się w pająka? A nie, tam sobie poszedł ten szkielet. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę tutaj ich... Ała! Nie! Nie! Proszę mnie zostawić! Dobra, idziemy tam dalej w takim razie. Tu jest to przejście, tak jak pamiętam. Dobra, idziemy tędy. Okej, tam Dexter schodzi na dół, widzę jego nick, więc możemy iść za nim na spokojnie. Jak dobrze pamiętam, tu był przycisk. Okej, idziemy dalej. Ej, on tam otworzył to przejście całkowicie. Dobra, czekajcie, zjem sobie chleba. Mamy jeszcze ile minut potki? 6 minut, dobra, to jest całkiem sporo. Mamy trochę czasu, jakby co, mamy jeszcze drugą potę. Przygotuję sobie ją na wszelki wypadek. I schodzimy na dół. Wow. Dobra, schodzimy. Dobra, tam jest Dexter na dole. Wiecie co jest najgorsze, że on tam jest? Teraz ja nie za bardzo mogę stanąć na te płytki, bo on usłyszy, że ja tam przechodzę. Więc musimy znaleźć taki moment, w którym on na przykład nadepnie na te płytki i my będziemy mogli szybko przebiec. Tak, żeby po prostu on się nie zorientował, że ktokolwiek te drzwi otworzył, tylko żeby było, że on tym ruszył. Tam jest chyba zombiak po prawej, jak dobrze słyszę. O nie, to jest nie... O... Dobra, to był ten moment, który trzeba było wykorzystać. I wykorzystaliśmy go idealnie. Dobra, on sobie idzie gdzieś tam na górę. Wiecie co, ja załatwię te zombiaki, żeby mi tutaj nie trollowały później. Żeby mnie nie zdradziły. Dobra, Dexter tam gdzieś na górze jest. Czy on tu schodzi na dół? Schodzi na dół, dobra, musimy się ukrywać. Więc musimy chodzić w taki sposób, że on nas po prostu nie zauważył nigdzie. Więc Ej, on miał potę jakoś w ręce. Nie wiem jaką, ale miał coś, dobra. On tutaj też w ogóle się zajmuje alkiem. To jest w ogóle naukowiec, ja nie wiem co on w tym momencie wypija, ale to, nie wiem, zauważyłem, że każdy szalony naukowiec ładuje w siebie jakieś dziwne napoje. No ale dobra, tu mamy tego zombiaka, zombie i konia. Dobra, i co on tam robi? Co ty robisz? On sadzi te borówy jakoś, je ogarnia i tak dalej. Dobra, on tam coś otworzył. Okej. Mamy to tajne przejście, dobrze słyszałem o nim. Dobra, kurczę, czekajcie. Tam się trzeba jakoś dostać, z tym, że... Wiem, jak to zrobimy. Stoję w tym miejscu i po prostu jak on będzie chciał wyjść, to ja po prostu... Ja trzymam ciągle S. Jak on otworzy te drzwi, to ja od razu się jakby wsunę do środka i on wyjdzie, ja wejdę, jest wszystko tak, jak powinno być, będzie gites majonez, tylko musimy poczekać, aż on tu przyjdzie. On tam coś ogarnia, nie wiem co, czy on idzie właśnie w tym momencie? Idzie, dobra, plecami, pchamy do tyłu, okej?
Dałyśmy radę, dobra, jesteśmy w środku. Teraz trzeba uważać, dobra, zobaczmy co. O kurde, co to jest? Nie, co to jest? Co tu się dzieje? Co to jest? Nie, 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 czy to jest? Czy to są golemy? O kurde, on tu idzie? Nie, widzowie, to się nie dzieje naprawdę. To nie jest prawda. Co to jest za bydle? Co to jest za... Czy to jest ta tajna broń od nich, którą oni chcą nas pokonać? Ej, to się źle zapowiada. Czy ja dobrze widzę, że tu są golemy, które są zmienione na takie netherowe? Nie, nie, widzowie, to się nie dzieje naprawdę. Lucyfer już się przygotował na tą walkę, ma jakiś taki... Nie wiem, to jest przerażające. Jak ja to patrzę, to wygląda jak taki duży golem. Taki król golemów. Jeszcze naładowany, kurczę, redstone'em. Dobra, ten Dexter coś z nim tutaj kmini. Ja to jest to, co oni ukrywali. I ja jestem przerażony, szczerze mówiąc. Bo jeżeli oni wypuszczą to coś, jeżeli to coś nas zaatakuje, całe palionowo, to wątpię, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse na walkę. Więc nic, on go ładuje, on go faszeruje czymś. Nie wiem czym, ale... Ale to jest przerażające i te golemy też są przerażające. Ale dobra, co on tutaj, czy to coś mnie widzi? Chyba nie, chyba mnie nie widzi, więc ja mogę na spokojnie tutaj łazić. Ej, on go karmi czymś, co to jest? Czy to są jakieś glony, czy co? Nie wiem, co to jest, ale dobra, jest tego tu... Ej, ja się tego boję totalnie. To jest przerażające, ja nie chcę tego. Nie chcę tego, kurczę, tutaj nic. Czy on go ciast... Ej, dobra, złapałem to coś, co on rzucił tym, co to jest? Suszony wodorost, okej, dobra, czekajcie, odłożę go tu, żeby on się nie dobra, żeby nie zorientował się, że ja tutaj jestem. Dobra, ej, to jest przerażające, mamy dwie minuty. Dobra, on tu, czy on go zasila czymś, czy to jest jakieś jego pożywienie kolejne, które on mu daje. Ej, to jest przerażające, ja muszę stąd wyjść za niedługo, bo mam 2,5 minuty jeszcze tylko. Dobra, on jakiś, nie wiem, to jest jakiś totem, czy on zaraz przyzwie Herobrine'a, nie błagam, ja nie chcę Herobrine'a tutaj. Dobra, słuchajcie, musimy się stąd wydostać zaraz, bo on musi stąd pójść, musi stąd pójść, bo ja nie mogę tutaj przebywać dłużej, ja muszę stąd wyjść. Niech on otworzy te drzwi, no kurde. Czy on w niego strzela? Co on robi? Nie, dobra, ja stąd wychodzę. Trudno, usłyszy to, ale... Nie, on się akurat odwrócił w tą stronę. Dobra, musimy stąd uciekać. Ja tu nie chcę dłużej być, on już się zorientował, że tu ktoś jest. Zorientował się, czy on za mną biegnie? Nie wiem, czy za mną biegnie, ale musimy stąd wyjść. Biegnie, chyba biegnie, bo widzę jego nick, dobra. Ale szybko uciekamy, mamy sporo czasu, szybko zareagowaliśmy. Możemy szybko uciec, dobra, ja idę tędy. Nie wiem, gdzie to jest. A tutaj chyba jest zejście na dół. Tędy chyba wyjdziemy sobie na spokojnie. Dobra, idziemy tędy. Czy to jest dobre zejście? Tak, to jest tu. Dobra, tutaj mamy wyjście. Okej. Teraz musimy się jakoś stąd wydostać tak, żeby zeskoczyć na dół. Najgorsze jest to, że ja mam... Dobra, jeszcze 1,5 minuty mam tej poty na niewidzialność, więc to musimy jakby nie chcę wykorzystywać drugiej poty, bo już trochę tu odkryliśmy i powinienem teraz to przemyśleć i po prostu znaleźć jakiś inny sposób, żeby tutaj przyjść, może nie wiem, z bzykiem tu przyjść, czy z kimkolwiek i po prostu ogarnąć, co więcej tutaj jest jakby kombinowane. Okej, wskoczyłem do wody, udało mi się. Dobra, stawiaj tą łódkę. Płyniemy na łódce, w sumie ta łódka to teraz sama. O kurde, strzela do mnie! O kurcze, dobra, nie trafi. O kurcze, ale on daleko strzela, co jest grane, dobra, o nie, prawie dostałem. O kurde, co to było? Dobra, ale on ma cela, dobra, słuchajcie, krótka piłka. Dexter doskonale wie, że odkryliśmy tą jego tajną broń i to na pewno się nie spodoba Lucyferowi i nie wiem, czy on mu to powie, czy on mu tego nie powie. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zasiejemy jakiś zamęt tam w ich całych działaniach i może uda nam się na tym coś ugrać i jakoś wygrać z tym. I może to, wiecie, sprawi, że nie wiem, że najgorzej, jeżeli to sprawi, że oni przyspieszą działania swoje i zaatakują, zanim my zdążymy się na to przygotować. Nie wiem, to się okaże w następnych odcinkach, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, czy będzie palionowo, czy nie. Ja jeszcze nie wiem, ale zobaczycie, czy będzie jutro palionowo. Wiem, żebyście chcieli, ale też trzeba co innego nagrywać. Nie można tylko palionowa. W każdym razie widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.